Witajcie widzowie YouTube'a w moim kolejnym filmie. W tym odcinku pokażę Wam, jak posadzić drzewko. Tu mam taką dziurę wykopaną. Powiększę tą dziurę, mam tu łyżkę i powiększam dziurę. O, jeżeli już mamy dziurę powiększoną, za głęboką też nie można, bo nie wybije drzewko. Tylko pestka ten. I mamy tu pestkę śliwki. Tą pestkę śliwki należy uprzednio wysuszyć, tak? Jeżeli ją wysuszymy, wtedy po prostu po wykopaniu dziury musimy umiejscowić tą pestkę w tej dziurze. O, zobaczcie. Wygląda to tak. Pestka jest umiejscowiona, bardziej na środku, umiejscowiona w dziurze uprzednio wykopanej. Jak widać, o. Trzeba pionowo najlepiej ją rzucić, żeby było lepiej. Następnie zasypujemy delikatnie tą naszą pestkę i trzeba, jeżeli ziemia jest zbyt sucha, trzeba podlać po prostu tą naszą, nie, za dużo podlałem, tą naszą pestkę. Po jakimś czasie powinno wyrosnąć nam drzewko. Na początku to będzie takie małe drzewko. Pokażę Wam. To będzie takie drzewko na początku, nie? Nie będzie od razu duże drzewo. To będzie na początku taka gałązka mała. Będą na niej rosły takie listki. Tu akurat nie ma listki, bo to przykładowa gałązka tylko pokazana. O, i drzewko nam wyrośnie. Później będzie takie wielkie drzewo. I urosną nam śliwki na wierzbie. Lub gruszki na sośnie. Będą śliwki. Będą smaczne i zdrowe i będziecie co jeść te śliwki. Mówią, że każdy mężczyzna powinien zasadzić drzewo i wybudować dom. Ja nie muszę budować domu, bo ja sobie kupię dom. Taki za $1 000 000. No a drzewo posadziłem, także to jest moje pierwsze drzewo posadzone. I co? I spodziłem syna. A, no, i spodziłem syna. A, spodzić syna trzeba. I drzewo posadzić, żeby mógł gdzie wchodzić, jak będzie ten większy. Będzie wchodził sobie na te drzewo, na tą śliwkę i będzie sobie zbierał owoce w przyszłości. Będzie robił kompoty, inne po prostu wyroby z owoców. Wystarczy. Pestka, którą tutaj zasadziłem. Kurwa, znowu drą te ryje. Taka łyżka. Trochę wody. I wyrasta nam takie ładne drzewko, jak widać tutaj. Jeżeli woda wsiąknie, można podlać jeszcze bardziej. Drzewko zapuści korzenie po prostu większe. To by było na tyle w tym filmiku. Ja zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału oraz do oglądania moich innych filmików oraz do polecania moich filmików swoim znajomym na Facebooku albo gdzieś indziej, jeżeli któryś filmik się Wam spodoba, a są różno tematyczne, bekowe, niebekowe, poradniki, nieporadniki, wszystko, każdy znajdzie coś dla siebie. Więc pozdrawiam Was, ostatnie zbliżenie na nasze piękne drzewko i to by było na tyle, na razie.